pani Elżbieta Zapędowska. Bardzo nieprzyjemnie się o nim wypowiedziała. Może nie do końca o jego osobie, ale na przykład o jego głosie i o tym, że no nic z niego niestety nie będzie. A co ty o tym sądzisz? Ja nie jestem specjalistą od wokalu, więc nie chciałabym się tutaj wypowiadać w takich kwestiach. Wiem, że cała Polska świetnie się bawi do jego muzyki i myślę, że też jest dużo miejsca dla każdego, więc każdy artysta ma miejsce tutaj w Polsce i będzie miał swoich fanów i zgromadzi rzesze ludzi, którzy będą go wielbić i tańczyć do jego muzyki. Na pewno Zenek ma bardzo dużo fanów i o to chodzi. A wiesz, no, w takich kwestiach muzycznych to już naprawdę nie tutaj nie moja półka, żeby się wypowiadać. Pani Elżbieta Zapędowska, wiesz, jest, ja nie będę się wypowiadać. A jak myślisz, skąd bierze się hejt na disco polo, który no, jest w naszym kraju na wysokim, powiedziałabym, poziomie często? Powiem ci, że to pytanie zadaję sobie często sama i też zadaje mi je często mój mąż, który jest Amerykaninem i naprawdę ten fenomen disco polo jest dla niego niezwykłą zagadką. On jeździ często ze mną na te koncerty, które prowadzę. Widzi właśnie ludzi pod sceną, widzi artystów i widzi, jaka tam jest energia, naprawdę, bo to jest coś niesamowitego. Często o tym mówię, ale naprawdę to jest wyjątkowe, co tam się dzieje. No, ludzie skaczą, już godzinami są przed tą sceną i on właśnie mnie pyta, ale kiedy ci to zdarzyło? Jak to się wytworzyło? I ja mówię, słuchaj, no nie wiem, to jest, ale właśnie często mówię, ale dużo osób udaje, że nie lubi disco polo. Mówię, jak to udaje? Przychodzą na koncerty, się świetnie bawią. Ja mówię, nie wiem, tak jest. A on, to dziwne, on w ogóle nie, wiesz, dla niego to zupełnie jakieś pojęcie zupełnie z kosmosu, ale chyba dla wszystkich trochę. Ja nie jestem w stanie odpowiedzieć, dlaczego tak się zrobiło, bo dużo osób mówi, że właśnie to wstyd i tak dalej, ale potem jak przyjdzie co do czego, to znają właśnie wszystkie słowa i świetnie się bawią, więc nie wiem, może wiesz, to się wszystko zmieni. Nie wiem. Drodzy kochani, wszyscy ambitni ludzie, chciałam Was bardzo, bardzo gorąco zachęcić do obserwowania przeambitni.pl i możecie subskrybować tutaj, dokładnie tutaj. Tutaj się bardzo dużo dzieje, różne wywiady, fajne atrakcje i też rozmowy na przykład ze mną. Więc jak macie czas, to oglądajcie i koniecznie tutaj subskrybujcie.